od razu przejdę do konkretnego pytania. Jaka sytuacja z Michałem była dla ciebie najmniej przyjemna, najnieprzyjemniejsza? Co się między wami wydarzyło? Bo teraz możemy chyba trochę, wiesz, rozwiać, nie? Tak, nic ci nie zrobi, ochronię się. Ale o co tam poszło? Jakbyś mogła teraz powiedzieć trochę więcej, bo już jesteś po programie. I to też pójdzie po programie. Ja już chyba bym chciała się nie wypowiadać w tym temacie. No ale co ci zrobił? Bo rzuciłaś taki jeden kamyk i ujawniłaś, że ma dwie twarze. Jakbyś mogła to trochę rozwinąć i zamykamy temat. Wychodzimy z tego studia, tematu nie było. Co on ci zrobił? Coś drobnego. Nic wielkiego. Co ci Michał zrobił? Jestem bardzo ciekawy. Było tak dużo tych sytuacji, że musisz się nad tym zastanawiać? Jedna, ale mocna. No. I co było? To dwie. O, trzy. Dzień dobry. Mocne były akcje. Dobra, to ta taka średnia, bo były trzy. Mocna, średnia i najgorsza. Niepochlebnie wypowiadał się do publiczności i do innych uczestników o mnie. Ale co, że podszedł do publiczności i powiedział, słaba ta pisarek? Chciałeś jedną sytuację, ale nie, bo chcę ją rozwinąć. To było tak, że on podszedł do publiczności i powiedział, słaba ta pisarek? Czy jak to wyglądało? I chodził do uczestników i z nimi gadał, że ta pisarek to nie najfajniejsza? Ale dotyczyło to twojego głosu czy zachowania? Ocenił cię jako człowieka. Wiesz co, Jezus, no ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć. No prawdę. Wiecie, no jakby już poszło. To chyba w ogóle nie powinno z moich słów paść, bo jakby powinien to powiedzieć ktoś, kto to słyszał i mi to powiedział, wiesz? Bo jakby wiele osób słyszało wiele rzeczy. Zresztą później ja sama słyszałam, ale jakby to chyba nie powinno być ja, która wypowiada się w tym temacie, a bardziej osoby, z którymi Michał miał do czynienia i mówił to głośno i wyraźnie. A to prawda, że Michał proponował ci jakąś współpracę? Coś było na rzeczy? Wiesz, to była sytuacja, kiedy Michał przyjechał do studia, żeby ze mną porozmawiać, zanim to wszystko się wydarzyło, zanim tam jeszcze były kolejne sytuacje, żeby wesprzeć mnie i powiedzieć, że hejty są, były i będą. I przytoczył wtedy też Mandarynę, że Mandaryna też była przecież najbardziej hejtowaną osobą w Polsce. I jakby chciał pocieszyć. Między wierszami powiedział, że jak będę chciała wydać singla, to żebym się do niego odezwała, bo on zna kogoś. Po czym następnego dnia na planie do kamer powiedział, że wszystko super fajnie. Kiedy kamery poszły w dół przy następnym odcinku, czyli wtedy, kiedy udało mi się wygrać. Po wyłączeniu kamer Michał już nie był taki pochlebny i opowiadał różne rzeczy do różnych ludzi, tylko nie do mnie. A chciałabyś w ogóle współpracować z Michałem, jeżeli nie wiedziałabyś, ale nie wiedziałabyś o tym, co on mówił? Chciałabyś podjąć z nim współpracę, czy też nie? Dlatego, że słyszała to moja mama, mój narzeczony i wszyscy uczestnicy, to raczej nie. Ale jeżeli tej sytuacji by nie było, to by się nie wydarzyło? To pewnie bym nie wiedziała, że jest dwulicowy. Ale podjęłabyś z nim współpracę, czy nie? Jeżeli tej sytuacji by nie było? Nie. Czyli od samego początku nie czułaś do niego zaufania? No nie. Bo jak ktoś tylko patrzy na liczby i interesowność i widzi we wszystkim to, co może dla siebie zdobyć, to i nic jakby od siebie nie daje, tylko patrzy na swoje kopy, to ja z takimi ludźmi nie chcę pracować. A mi się trochę wydaje, że może on zaproponował ci tego singla, bo wiedział, że to będzie sukces. Bo to byłby sukces, jeżeli coś byś wydała, nie? Że ludzie z ciekawości by to zobaczyli. I to o tym mówisz, że te liczby, tak? Nie, po prostu ja uważam, że on jest interesownym człowiekiem, który patrzy tylko na siebie, ale jakby to jest moje zdanie, ja go nie zmienię. Co się wydarzyło na backstage'u, wydarzyło się na backstage'u. Jest mi bardzo przykro, że doświadczyłam takiej sytuacji w momencie, kiedy wydawało mi się, że był to człowiek, który chciał mnie wesprzeć. Dlatego też wtedy
podczas odcinka podeszłam do niego i go przytuliłam, bo wtedy myślałam, że jeszcze, że to jest ten moment, kiedy wiesz, naprawdę mnie chce wesprzeć, po czym okazało się całkiem inaczej i słyszeć, zobaczymy jak jej ten uśmiech zniknie z twarzy w następnym odcinku, nie jest fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.